Witajcie w holu zakupowym z Rossmana, Lidla, Biedronki i na sam koniec pewnie jeszcze z Zajaldy do Groszka, także jeszcze pewnie dograłam z Groszka wieczornego, bo wieczorem muszę jechać do Sienicy, więc pewnie wstąpię i do Groszka, bo nie mam na przykład pomidorów. Dobra, także teraz tak, zaczniemy od Rossmana, bo tego jest najmniej. Do Rossmana poszłam, powiem Wam szczerze, po zmywacz do paznokci. I po to poszłam głównie. Także zakupiłam zmywacz do paznokci, który cieknie. Super. Dobra. Może się nie bardzo nalało. I dobra, już mniejsza z tym. Zakupiłam taki zmywacz do paznokci Isana. Nie wiem, nie miałam go nigdy. A chciałam taki najtańszy, najzwyklejszy, jaki tam wiecie, pierwszy, lepszy z brzegu wzięłam. On chyba kosztował jakoś około 4 zł czy 4,50 coś takiego. 125 ml. I jego jest o zapachu migdałowym. Także migdałowy taki z Isany. Myślę, że może być. Dalej, była promocja na pastę Lakalud po 9,99. Tam taka promocja, wiecie, chyba ze złoty czy 2 złote. Tak, będę się teraz kręcić. Dzieciaki niestety posłuchują wakacje. Antek, jak masz wejść, to wejdź. Także Lakalud Sensitive ja właśnie używam albo czerwonego, albo tego zielonego i się już właśnie mi skończył, także zakupiłam tym razem Sensitive taki. Był Antek oczywiście ze mną, a Antek uwielbia Psi Patrol, więc pastę z Psim Patrolem 6-8, no tam jeszcze się załapi, on ma już prawie 9, ale będzie miał. I one były po 4,99 bodajże. I do tego wziął sobie nową szczotkę do zębów, oczywiście z Psim Patrolem, tylko tutaj nie ma na szczotce żadnego psa czy coś, tylko po prostu takie opakowanie z Psim Patrolem. To nie wiem, jak on się nazywa, ten dalmatyńczyk, nie mam pojęcia, te 6,8 to chyba to jest, nie wiem ile, 6,99 taka szczotka. Także to ok. I jeszcze wzięłam takie patyczki zapachowe, tu albo do korytarza, chyba w korytarzu to jeszcze mam, nawet mam zapas. Ale na przykład łazience się skończyły tej na górze, więc pewnie tam pójdą. I to jest kwitnąca magnolia. I one były w promocji po 6,99, to na pewno. A poszłam też jeszcze zerknąć, bo chciałam ten odświeżacz do pomieszczeń, co Marzenka tutaj pokazywała ostatnio u siebie. Marzenka z kanału Kapciej Kocyk, na który Was również serdecznie zapraszam. Taki grejpfrutowa, mięta, coś takiego. Ale niestety nie było w promocji. Ale tam było tak mniej niż szklanka jego jest i oni u nas w Rossmanie kosztuje 14,99. Ale to już tak na marginesie. Dobra, teraz jedziemy z Lidlem. Do Lidla to Wam powiem, poszłam za pomarańczowymi metkami, bo pojechałam rano, ale niestety nic nie było, żadnych pomarańczowych metek. A to co było, to nie było mi potrzebne w sumie, ale i tak dużo ich nie było. Ale znalazłam taki bardzo fajny ręcznik papierowy z unicornem. Także on był po 6,99. To są takie duże te ręczniki, dwuwarstwowe. A że ma taki fajny print dziecięcy z unicornami, no to wzięłam. Jeszcze były takie kurpiowskie, to się chyba nazywa. Jakieś kropki i chyba z rowerami. I on był po 6,99, bo nie wiem, czy Wam powiedziałam. Także to. Wzięłam też w Lidlu jogurty, takie te małe, po 7,99, ich tutaj jest 10 sztuk po 150 gramów, także jest i truskawka, i brzoskwinia, także takie jogurty wzięłam. W Lidlu wzięłam również cukinię, cukinia moja jeszcze oczywiście nie kwitnie, muszę w ogóle tam pójść zobaczyć, co się dzieje po tych deszczach z tą moją warzywniakiem i cukinia w Lidlu kosztuje 3,79. Jabłka też są w promocji po złoty 45, także wzięliśmy z Antośkiem jabłka. Wzięliśmy również z Antośkiem masło po 2,99 przy zakupie 3 sztuk, a ja tu sobie wiecie mrożę, także zapasy trzeba pomału uzupełniać, bo czy do pieczenia, czy do czegoś zawsze daję masło. Były też w promocji te Pilos Pure, one w Biedronce są ciężko dostępne teraz. I zakupiłam te z Lidla, mango i banan z owsem.
Jak się wzięło 4 opakowania, to wychodziło po 4,49 zł. I ostatnią rzeczą z Lidla, to jest na dzisiejszy obiad, który zaraz będę nastawiać, bo to już mi jest godzina 13. Kotlety schabowe w promocji były chyba po 8,99 zł, także zakupiłam. Dużo mięsa nie brałam. Były też jeszcze na promocji jakieś ćwiartki, znaczy podudzia i uda z kurczaka były, ale stwierdziłam, że najpierw biorę się za rozmrażanie zamrażarek, a nie kupuję jakieś inne rzeczy. Teraz tak, Julcia na chwilę wyłączy, to sprzątniemy i jedziemy dalej. Dobra, teraz przechodzimy do Biedronki. Także w Biedronce w promocji są arbuzy po złoty 49 zł, więc zakupiłam jedną taką ćwiarteczkę. I drugą ćwiarteczkę zakupiłam, żeby się nam szybko nie popsuł, ale to i tak zaraz jedną ćwiartkę to zjemy na po obiedzie. I powiem Wam, że chyba się oszukałam, bo niby miały być w promocji, jak się wzięło dwa razy te tacki w Biedronce, to miały być po 3,99 zł. A ja później sprawdziłam na Paragonie, więc wyszły po 7,99 zł, czyli normalnie, ale no już wiecie, 10, tutaj jest 10 sztuk, to jakoś może tam będziemy piekli tą kiełbasę, to zobaczymy. No niech będą, powiem tak Wam, i już, dobra. Pewnie ja przez przypadek wzięłam po prostu nie te, co tam były na promocji, ale to już mniejsza z tym. Bułki, tym razem takie dupki prosto z pieca, bo właśnie Pani wykładała je z tej z piekarni, przywiozła na wózku, także prosto są z... Jeszcze gorące były z pieca. Jeden chleb. Bułki do hot dogów raz, bo jeszcze wzięłam rano, że są w lodówce, także niech będą. Tam jakiś zapas. Ściereczki takie domowe, ja je najbardziej lubię, one są po złoty 99 zł. Płaszczyzna do zupy, bo mam ochotę na jakąś zupę, może nie wiem, koperkową bym zrobiła czy coś. A moja jeszcze jest mała marchewka, mała pietruszka, seler, to tam ze dwa krzaki są, to wiecie. Także to wzięłam jarzyny. Co mi wpadło w oczy? Wpadło mi w oczy taka galaretka arbuzowa, to może na deser im zrobię taką po prostu galaretkę arbuzową i też. Była jeszcze ananasowa taka lemoniada, się zastanawiałam i była, wiecie, kokosowa, nad tym najbardziej się zastanawiałam. Czy nie wziąć właśnie takiej białej, także aby ktoś chciał galaretkę białą, to jest właśnie w Biedronce kokosowa, coś takiego. I to było po złoty 29 zł. I tak z ciekawości wzięłam, bo ja takich, wiecie, torebkowych sosów to nigdy nie kupuję, ale że stały przy kasie i była kolejka, to sobie tam popatrzyłam, co tam przy kasie dają. Były takie sos curry. Dodaj tylko 2 łyżki śmietanki. Także zakupiłam taki sos i on był po złoty 59 zł. Był jeszcze koperkowy, ale powiem Wam, że tam idzie tylko co tam idzie. A i mąki ziemniaczanej nie kupiłam, a to miałam właśnie na pamięci, żeby kupić, ale to już trudne. Śmietanka i koperek, no to wiecie, jest taki sos śmietankowy, to żadna filozofia samemu zrobić, więc już go nie brałam. No oczywiście, co w tym domu idzie najwięcej, w tym domu najwięcej idzie. Połatek czekoladowych, tutaj się ostatnio właśnie ktoś pytał, że u mnie dzieciaki lubią, u mnie nie tylko dzieciaki lubią te płatki czekoladowe, u mnie też lubi je mąż. Także dlatego wiecie, że ja tyle kupuję, bo on na przykład bierze, jak nie ma nic na deser, bierze sobie mleko, bierze sobie te płatki i ma deser z głowy. I kupiłam tego 2 opakowania. Dalej. Biały ser oczywiście to musi być, żeby mi tutaj nie poleciało nic, poczekajcie. Dalej, brzoskwinie są na promocji po 4,99 zł, także zakupiłam, myślę, że tak jest za 2 kg, bo jest ich tutaj 10 sztuk. A z tych brzoskwiń, co tak mieli wcześniej jeść, to już pewnie zrobię sobie smoothie. Zakupiłam Sidolux. Zawiera alkohol, higiena i czystość, egzotyczny ogród. Także tak i powiem Wam, że go wąchałam w Biedronce i... Bardzo ładnie właśnie tak egzotycznie pachnie i on był jakoś na tych niby promocjach po 4,99 zł, dlatego zakupiłam taki Sidolux. Dobra. Sezamki po 99 groszy, jak się wzięło 3 opakowania, więc są 3 opakowania po 3 w środku po 99 groszy. Szynka
Wzięłam tutaj razy dwa opakowania, bo namielone już nic nie mam, więc pasowałoby uzupełnić zapasy. I ona była po 9,99, także zakupiłam takie dwa dość spore kawałki. Będzie czy na gulasz, czy na coś. Julcia to odbierze ode mnie teraz już. Co tu jeszcze mamy? Mascarpone, bo powiem Wam, że ostatnio robiłam te lody i nie jestem pewna, czy one się nie zważyły, jeszcze do nich nie zaglądałam, więc muszę zajrzeć, zobaczyć właśnie, bo mam wrażenie, że tak jakby się śmietana tamta 36 podważyła, więc kupiłam jeszcze raz mascarpone i jakby co, to robimy od nowa lody właśnie domowe. Śmietanę jeszcze mam 30 taką dużą, także damy radę. Antosiek poprosił o takie te candy, kwaśne paski o smaku truskawkowym, bez dodatku barwników niby. Julcia już odbiera, proszę bardzo. I wzięłam sobie dwa razy mozzarellę do pomidorów. Pomidory kupię w groszku, to już Wam o tym mówiłam, że kupię w groszku. I ostatnią rzeczą, którą kupiłam, to jeść mleko. W Piątnicy, drugie opakowanie, 50%. Taniej, 3,2%. Bo inaczej się cappuccino nie zrobi, jak nie będzie 3,2%. Zastanawiałam się jeszcze na NED 3,9, bo też było w promocji po 2,99. To moja Dorota kupuje takie właśnie to bio mleko z Piątnicy. Ona normalnie kosztuje 5 zł. Także dałam jej cynk, że jak chce, to może sobie właśnie lecieć do Biedronki i kupić mleko z Piątnicy, bo ma w promocji to. A ja właśnie cappuccino z Wami wypite. Także smacznej kawy Wam życzę. I na chwilę obecną to się z Wami już żegnam. I pewnie dogram Wam jeszcze groszek do tego wszystkiego, czyli pomidory i pewnie jakieś inne warzywa z groszka. Może bym kalafiora kupiła. Jakieś pomidory, ogórki, bo zaraz nastawiam obiad. Biorę się za jakieś ogarnięcie domu po weekendzie, wiadomo, bo jeszcze nie było ogarnięte. Trzeba pewnie jakieś coś nastawić, jakieś pranie czy coś, ale to może nie w tym... Nie w tym holu zakupowym moje opowiastki, tylko w innej części filmiku. Także na razie do zobaczenia w dalszej części holu zakupowego. Także byłam w groszku, tak jak Wam mówiłam. Może dużo tutaj nie kupiłam u nas w groszku, no ale już Wam, jak Wam powiedziałam, że Wam dogram hol zakupowy jeszcze z groszka, także dogrywam. I było tylko tak tutaj w groszku u nas wzięłam pieprz ziołowy mielony z Prymatu. U nas w groszku jest po złoty 15 zł. Wzięłam im takie chrupki, żółty ser, u nas w groszku one kosztują 4,40 zł. Chusteczki wzięłam takie tutaj, żeby stały na stole, bo zapomniałam kupić w mieście. Nie kupiłam ani w Rossmanie, ani w Biedronce, ani w Lidlu, nigdzie nie kupiłam, także kupiłam u nas w groszku. I u nas w groszku takie chusteczki kosztują 2,45 zł. Od razu wzięłam takie z groszka. To są pewnie takie najzwyklejsze do nosa, takie wiecie, do kieszeni, żeby były, czy do torebki, bo te też już wyszły i mąż właśnie mówił, że trzeba by było je kupić. One w groszku kosztują 2,69 zł. Zakupiłam również śmietanę, bo nie byłam pewna, czy jeszcze mam, chociaż pewnie mam, bo ja jak jestem w groszku, to więcej ich kupuję zawsze. Pomidory malinowe. W groszku są po 5,60 zł, a zwykłe po 4,70 zł bodajże, ale ja wolę malinowe, więc są malinowe. I wzięłam parę ogórków długich, tych szklarniowych. W groszku są po 2,40 zł bodajże. I to są całe zakupy, więcej nic nie mam. Miałam ochotę na kalafiora, ale jeszcze dzisiaj chyba nie było świeżej dostawy, także pewnie będzie jutro świeża dostawa jakaś. Po sałaty też nie było, kalafiorów nie było, a właśnie miałam ochotę na kalafiora. Także pewnie jak jutro zawiozę Mateusza do kościoła znowu na 17, to pewnie zajadę zobaczyć, czy są kalafiory. Dobra, a na dzisiaj to już wszystko. Oczywiście, jeżeli Wam się podobał taki haul wielosklepowy, to serdecznie proszę o tego kciuka w górę. Oczywiście, jeżeli jeszcze nas nie subskrybujecie, to również bardzo serdecznie proszę o subskrypcję kanału. Będzie nam naprawdę bardzo miło, jak właśnie zasubskrybujecie i wciśniecie dzwoneczek, to wtedy Was już nic nie ominie. A na dzisiaj to już pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. Życzymy miłego dnia. Ja tu się patrzę, co tu Julka tworzy, bo siedzi i coś tworzy. Życzymy miłego dnia albo wieczoru i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!